Państwu, a więc stało się. Dochodzimy do wspólnych wniosków, wspólnych medytacji. Bardzo z tego miejsca chcę podziękować Krysi Maciąg za to, że zajęła się tym, no i prekursorowi pomysłu Rafałowi, tudzież Rachelowi z VTV1, który zaraz po naszej medytacji o godzinie 20:20 zadzwonił do mnie i zaproponował, doszliśmy do wspólnych wniosków, że to już czas się połączyć. Włączyła się w to Krysia Maciąg, włączył się wczoraj późnym wieczorem do tego Janusz Zagórski z NTV, więc jesteśmy razem, zaczynają dołączać do nas mniejsze rozgłośnie, telewizje. Tomek Milewski z Londynu włącza się i również będzie transmitował o godzinie 22:00. Także zaczyna się dziać. Zbliżamy się do jedności. Zaczynają dołączać do nas widzowie innych kanałów YouTube'owych. To jest coś fantastycznego, co się dzieje w tej chwili. Dziękuję również Januszowi, że zdecydował się jako prekursor w ogóle alternatywnych telewizji dołączyć do tego projektu. To jest coś nieprawdopodobnego. Kochani, dzieją się cuda i chyba te cuda będziemy my robić. My wszyscy, bez wyjątku. Także dołączajcie do nas, włączajcie dzwonki, żeby otrzymywać powiadomienia, bo sytuacja jest dynamiczna. W tej chwili właśnie pracuje, chciałoby się powiedzieć dumnie, sztab. Ale tak, to jest sztab ludzi dobrej woli z Robertem Drozdowskim, Krysią, Rafałem. Nie wiem, jak się włączy w tej chwili Janusz Zagórski, ale pewnie też, bo będzie musiał ustalić pewne harmonogramy, kto kiedy będzie nadawał. Ustaliliśmy wstępnie, że każdy z kanałów, który uczestniczy w tym projekcie zjednoczenia, będzie nadawał swoją medytację o równych godzinach, czyli 22:00. I każdy z oglądających różne kanały będzie sobie włączał swoją medytację. Chodzi nam o to, żeby o tej godzinie 22:00 wszystkie te nasze moce, nasze siły połączyć w jedność. To jest bardzo istotne, żebyśmy o 22:00 byli razem. Natomiast jeśli ktoś nie może, bo usypia dziecko, albo jest w podróży i prowadzi samochód, albo pracuje, bo bywają inne sytuacje, to niezależnie od tego, o której godzinie włączy medytację, która będzie do niego lepiej docierać, to może być na kanale jakimkolwiek z wymienionych. Och, przepraszam, Aleksa, zapomniałem, Porozmawiajmy TV także chciałoby się dołączyć do projektu. Więc niezależnie od tego, gdzie jesteście, każda wasza myśl jest odbierana w czasie rzeczywistym przez przestrzeń, przez budowę tej konstrukcji. To jest urządzenie, które jest inteligentne. Ono odbiera nasze myśli, nasze uczucia, wszystko w czasie rzeczywistym. Oczywiście, że jednocząc się i wyznaczając jednakową godzinę, będziemy mieli większy wpływ na tą rzeczywistość, ale jeżeli ktoś nie może, to niech się nie martwi, niech dołączy wtedy, kiedy może. Medytacja na naszym kanale jest nagrana i stale aktualna, więc możecie ją sobie odtworzyć o godzinie 22:00 każdego dnia, jeżeli wam to odpowiada. Często zadajecie pytania, a gdzie nowa medytacja? Jeżeli nie ogłosimy nowej, a będą ogłaszane, ponieważ będziemy układać to w odpowiednich intencjach i będziemy w odpowiednich momentach to puszczać, oczywiście uprzednio was o tym informując. Jaka będzie intencja? Oczywiście, że o godzinie 22:00 i każdy z kanałów będzie przejmował jeden dzień i wiódł jakby prowadzenie w tym wszystkim. Później w następny dzień, następny kanał YouTube'owy,
w następnej intencji i on przejmuje prowadzenie, tak? Tak, żeby nie pomieszać tego, żebyśmy się wzajemnie nie wykluczali, bo to jest bardzo istotne. Dlatego też wszystkim tym telewizjom, kanałom, rozgłośniom bardzo dziękuję, co nie znaczy, że projekt jest zakończony, ponieważ chętnie przyjmiemy każde inne zgłoszenie pomocy w tym projekcie. Napisałem do paru osób, cały czas maile są rozsyłane do różnych rozgłośni. Dołączajcie, bo chodzi tutaj o dobro ludzkości, o nic więcej. Czas już się zjednoczyć. Dziękuję wszystkim za ciepłe komentarze. Dziękuję za to, że nie wchodzicie w dyskusję z ludźmi, którzy chcą nas podzielić. I proszę was bardzo o to, moi drodzy, żebyście nie wchodzili w dyskusję. Wejdźmy w ignorancję względem osób, które chcą nas podzielić. Oni oczywiście będą używać różnych argumentacji. Odpowiedzi kosztują. Trzeba tam siąść, wstukać to na klawiaturę. Szkoda tego prądu. Zachowajcie go w sobie, tą energię, i przekierujcie ją na budowę nowego świata. Oni, ci, którzy są zawodowcami, mają płacone, albo po prostu mają taki charakter, albo w ten sposób właśnie odreagowują stres, nie przestaną, ponieważ są od tego uzależnieni, albo finansowo, albo psychicznie, albo stan emocjonalny im nie pozwala. Zrozummy ich, to też są ludzie. Ludzie, którzy poszli w innym kierunku, ale to są także ludzie. Nie odpowiadajmy na zaczepki, nie dajmy im pożywki do tego, żeby nas ponownie podzielili lub rozproszyli naszą uwagę. Tych rozpraszaczy uwagi już było tyle. Omawialiśmy to w programach, jak są ułożone te sztuczki, jak jest zrobiona telewizja, jak są zrobione reklamy, jak jest zrobiona również panika, jak to jest zorganizowane, żeby rozproszyć naszą uwagę na różne inne pierdoły. I to są właśnie takie pierdoły. System nie śpi, on nie śpi. On działa, on widzi, on czuje też nasze działania i boi się nas. Dlatego też będą tego typu próby. Nie odpowiadajcie. Totalna ignorancja tego typu zachowań jest tutaj najbardziej wskazana, dlatego że jeżeli będziemy na to odpowiadać, to będziemy tracić energię i będziemy osłabiać ten strumień, który właśnie w tej chwili konstruujemy, cegiełka do cegiełki. Jeżeli jedna z nich odpadnie, osłabi się to. Proszę was, nie ma to najmniejszego sensu. Oni nie dadzą się przekonać. Zbierajmy tych, którzy mają w sobie dobrą wolę, którzy mają w sobie szczątki miłości, które chcą pobudzić. Pomagajmy im w medytacji, podpowiadajmy im, jak mają to zrobić, jeśli nie potrafią. Jest nagrany program. Ta medytacja jedności, którą nagraliśmy, jest stale aktualna. To jest absolutna podstawa do tego, żeby dostać się do swojej siły. Każda następna intencja też będzie istotna. Pamiętajmy, ochrona, integracja trzech naszych warstw, zaufanie, przekonanie, wspólna intencja i wysyłamy. Nie będę wam zanudzał zbyt długo, bo to nie tutaj o treść chodzi rozwlekłą, tylko o przekazanie konkretnych informacji. Jeszcze raz z serca dziękuję wszystkim telewizjom, wszystkim ludziom, którzy prowadzą to, w szczególności Rafałowi, który zainicjował ze mną ten pomysł. On pierwszy do mnie zadzwonił. Krysi, która wykonała tytaniczną pracę, poruszając wszystkie swoje kontakty, które zbierała przez lata. Teraz okazało się bardzo przydatne. Dziękuję Januszowi Zagórskiemu, że wykazał dobrą wolę.
Dziękuję Aleksowi, dziękuję Tomkowi Milewskiemu, dziękuję każdemu z Was, którzy w tej chwili słuchacie tego. Wszyscy jesteśmy tutaj ważni. Piszcie do innych ludzi, rozsyłajcie linki, udostępniajcie na Facebooku. Jeżeli ktoś nie zechce, nie traćcie czasu. Jeżeli ktoś wykaże jeden impuls zainteresowania, pomóżcie temu komuś. To mogą być bliscy, znajomi, rodzina, ale również i obcy. Dziękuję Wam bardzo. Będziemy Was informować na bieżąco. Subskrypcja łącznie z dzwonkiem będzie działać. Natomiast sama subskrypcja niekoniecznie. YouTube z dużym opóźnieniem wysyła powiadomienia o najnowszych programach, a czas się troszeczkę zagęścił, jak pewnie odczuwacie to. Więc na bieżąco pracujemy i na bieżąco będziemy Was informować. Kocham Was. Do zobaczenia.